wydali 3 tomy. 3 niezwykłe tomy, które są wydane profesjonalnie. Edytorsko to jest zrobione fantastycznie. Korekta językowa jest zrobiona. Złamany tekst, proszę Państwa, oni to sami wszystko robią. Sami. Pieniędzy było bardzo mało, dlatego tak rzadko też te pamiętniki wychodziły. I żeby zaoszczędzić, to właśnie to wszystko, które koledzy wykonywali. Od najnowszego tomu, 24. Za wcześniejszy odpowiadał dr Michael Morys-Twarowski. Jeszcze wcześniej było 11 lat przerwy. Między 2005 a początkiem lat 90. się ich kilkanaście ukazało, a początki pamiętnika sięgają lat 60., także jest to czasopismo już z ponad 60-letnią tradycją. Dzisiaj prezentujemy tom 24. Wolumin ma niespełna 170 stron objętości, 6 artykułów, 3 sprawozdania, 2 recenzje, bardzo dobrzy autorzy, bardzo dobre teksty. Wśród autorów profesor Janusz Spyra, czy dr Jerzy Polak z Bielska, czy po raz pierwszy dla pamiętnika cieszyńskiego dr Radim Jerz z Muzeum Cieszyńska. Jeśli chodzi o tematykę, to rozstrzał tekstów jest dosyć szeroki. Od tych czasów powiedzielibyśmy późno średniowiecznych, wczesno nowożytnych. To tekst Jana Pawła Borowskiego z Muzeum Śląska Cieszyńskiego i właśnie doktora Radima Jerza o najstarszych pieczęciach miast Skoczowa i Strumienia. Także myślę, tekst bardzo ważny dla regionalnej historiografii. Skończywszy na czasach najnowszych, najnowszy artykuł dotyczy już wieku XX. Jest to biografia pewnie znanego wielu osobom Karola Kajzera, działacza kulturalnego, historyka, regionalisty, który zmarł w zeszłym roku, a akurat autorem tego tekstu jestem ja. Wzorem wszystkich poprzednich tomów pamiętnika cieszyńskiego zostanie udostępniony w internecie. Akurat te najnowsze są udostępniane na stronie internetowej Stowarzyszenia Wydawcy, czyli Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Cieszynie. I tam całość będzie sobie można nieodpłatnie ściągnąć. To zostanie zrobione bezpośrednio po naszym dzisiejszym spotkaniu promocyjnym. Natomiast jeśli ktoś chciałby w wersji tradycyjnej, w papierze, bo takie osoby też się zdarzają, które lubią mieć właśnie ten papier w rękach, no to będzie do nabycia na pewno w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, gdzie mieści się także siedziba naszego stowarzyszenia, a jak będzie z innymi miejscami, to się jeszcze zobaczy. Głównym wydawcą pamiętnika cieszyńskiego jest, jak w przypadku poprzednich tomów, Cieszyński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, natomiast ten 24 tom nie mógłby powstać i to w tak dobrej postaci, gdyby nie wsparcie finansowe Starostwa Powiatowego, które sfinansowało przygotowanie tego tomu i które jest jego współwydawcą.